Have you ever thought about opening a company in Iceland? A 23-year-old Polish guy managed to do that, and in a minute he will tell us his story. Do Islandii przyjechałem, na Islandię przyjechałem już w kwietniu zeszłego roku, czyli mamy już jakieś półtora roku. Mieszkanie to jedna rzecz, a biznes druga. Skąd pomysł na to, żeby otworzyć tę firmę? Tak jak tutaj przyjechałem sobie na Islandię i obserwowałem sobie życie, pracując w regularnej, normalnej pracy, tak zauważyłem duży potencjał właśnie turystyczny, kiedy to po prostu liczba turystów z roku na rok wzrasta i cały ten branża turystyczna rośnie z roku na rok o 20%, 30%. Znalazłem potencjał właśnie w dziedzinie tutaj branży turystycznej. No i z drugiej strony też poznałem właśnie jedną osobę, która namówiła mnie na ten pomysł. Był to Islandczyk, który otworzył tutaj jedną z obecnie największych wypożyczalni. Otworzyłem w 2012. Ma 5 lat wypuszczenia i jest bardzo dobrze prosperujący. On był właśnie jakby założycielem, a później to sprzedał swojej rodzinie. No a to jeżeli on założył podobny biznes, to tak naprawdę nie ma tych problemów z konkurencją? Nie, powiem szczerze, że konkurencji jest na tyle, jest takie duże zapotrzebowanie na auta i na po prostu liczba turystów się coraz bardziej zwiększa, że na razie jeszcze nie ma tego problemu z konkurencją, raczej jest, mówią, że cokolwiek, jakikolwiek pojazd masz, taki wynajmiesz. To jest strzał w dziesiątkę z samochodami. Tak, jestem zadowolony. To firmę założyłeś kiedy? Firmę założyłem w listopadzie 2016 roku, aczkolwiek operować zaczęliśmy pod koniec marca, właściwie kwietnia, tak, kwiecień. Właśnie ze względu na długie procesy, przez które przechodziłem, by uzyskać licencję, ponieważ jest wymagana licencja do prowadzenia takiej działalności. Chodzi tutaj o wynajmowanie pojazdów i to był bardzo długi proces, skomplikowany. Było sporo problemów. Ale ten proces był długi, skomplikowany przez samą jego istotę. Czy był taki dlatego, że jesteś obcokrajowcem, albo dlatego, że czegoś nie rozumiałeś, albo w trakcie się okazywało, że trzeba było nowe rzeczy donosić? Oprócz tego właśnie, że jestem tutaj obcokrajowcem, to był główny jakby główny powód, że nie mam jakby historii tutaj, nie mam zaplecza jakiegoś historii kredytowej, czy czegokolwiek, tak, majątku, czy... I poza tym też wiele razy słyszałem, że jestem bardzo młodą osobą. Czyli taka niepewność. Tak, była duża niepewność. A to podyktowane chyba mniejszym kryzysem. Tak, oni bardzo podchodzą do tego ostrożnie, komu właśnie dają licencję, kogo ubezpieczają, jak to będzie działać, są bardziej ostrożni niż byli na przykład 5 lat temu, kiedy właśnie ten mój przyjaciel zakładał tę swoją firmę i on również był zaskoczony teraz, bo było 5 lat tak przerwy i teraz jak znów przechodził ten cały proces, to zauważył, że jednak i ceny na przykład ubezpieczenia są wyższe i są większe wymagania i większa dokładność i sprawdzanie. I miałem bardzo duży problem, żeby uzyskać choćby ubezpieczenie firmy. Dostałem odmowę, zmieniałem, chodziłem do wielu ubezpieczalni, zawsze była odmowa. Co mogłeś zrobić? Co zrobiłeś, żeby ostatecznie dostać? Żeby ostatecznie dostać to ubezpieczenie, musiałem sobie poprosić tutaj mojego przyjaciela prawnika o wejście do spółki na moment pozyskania właśnie tych wszystkich wymaganych pozwoleń i ubezpieczenia. Prawnik wszedł do spółki twojej? Tak. Po to, żeby miał lepszą historię? Tak. Bez tego raczej bym niewiele zdziałał w przypadku otwierania firmy. A nie było problemu z tym, że on, rozumiem, że on wyszedł ze spółki? Tak, po otrzymaniu ubezpieczenia. Też była przeprowadzona jakby historia kredytowa, tylko oni na to bardziej patrzą w skali firmy i sukcesu.
firmy, jak ona będzie działać. I było prawie tak, jak jest tam skala, to miałem na czerwono, że będzie tam jakieś 80%, że firma zbankrutuje. Nie? I oni na bazie tego sobie bazowali później ze wszystkimi decyzjami. Ciekawe, co jest dane pod uwagę, żeby wytrzymać te pieniądze. Wiek, tak jak brak doświadczenia. Brak doświadczenia. Historii. No tak. Majątek. Bardzo mnie zniechęcali, jak otwierałem tę firmę. Ubezpieczalni wszędzie zniechęcali, mówiąc o tym, że czasy się zmieniły, że jest trudniej, że ubezpieczenie jest wysokie. Jest wysokie, jest naprawdę wysokie. Ale to piąć swego. A przydaje się ubezpieczenie? Dużo samochodów jest psutych? Tak, przynajmniej jedno w miesiącu jest tak mocniej zdefastowane. Jedno straciłem w zeszłym miesiącu całkowicie. To wypadło z drogi i dachowało. Jak to robisz sam, znasz islandzki albo masz prawnika, masz księgowego, którzy ci pomagają w prowadzeniu firmy? Mam biuro prawnicze, które zajmuje się całą jakby papierologią, dokumentami, sprawami tutaj wyższymi, niż ja mogę sobie poradzić. Mam też biuro księgowe, które właściwie pilnuje wszystkiego, właśnie od wypłat do pozyskiwania dokumentów, kontakty z celnikami tutaj w przypadku podatków, i tak dalej. Oni wszystko to robią dla mnie, aczkolwiek sam się też staram, próbuję się otworzyć. Wiadomo, że tutaj język islandzki jest barierą, aczkolwiek też trochę go już poznałem i coś tam, jakieś podstawy potrafię sobie załatwić. Czyli da się bez najmłodszych języka prowadzić? Da się, ale lepiej zawsze mieć jakieś zaplecze, nie? A powiedziałeś też wypłaty, czyli masz pracowników. Mówię tutaj o wypłatach wśród zarządu. Okay. Pracowników nie posiadam. Okay, czyli zarząd, czyli to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Tak, odpowiedź. Tak. A dlaczego taki rodzaj działalności? Ze względu właśnie, że pozyskałem tych partnerów w firmie. Razem stwierdziliśmy, że będzie nam łatwiej poprowadzić ten biznes w związku właśnie z tym, że nie znam tego języka. Oni też mają tam jakieś zaplecze, które wkładają do firmy i to jest jakby kwestia symbiozy, tak, żeby tak, sobie wszyscy razem. Okay. Wszyscy razem. Ty jesteś prezesem firmy. Tak, dokładnie. Czyli nie ma z tym problemu, jeżeli jesteś obcokrajowcem, może być prezesem. Nie. Świetnie. Nie. Akurat to był najmniejszy problem. A w jaki sposób się reklamujesz? Bo jest duża konkurencja, jest dużo firm, mimo tego, że jest dużo przyjezdnych turystów, ale jakoś trzeba dać znać o sobie. Powiem tak, że jako że zacząłem dość niedawno, to jest tylko 5 miesięcy, no, około. Na razie próbuję sobie znaleźć każdą metodę marketingu. W tym momencie jestem zdecydowany na współpracę z lokalnymi partnerami, którzy pozyskują dla mnie bookingi. W tym momencie to jest najlepsze rozwiązanie. W przyszłym roku chcę się skupić bardziej na swoim marketingu, już takim z kampanią, z jakimś planem, gdzie naprawdę jakby wypromuję tę firmę, bo na tym najbardziej zależy, żeby ona tu była widoczna na Islandii i urosła do skali, dużej skali. Próbowałem też współpracy z firmami marketingowymi tutaj na Islandii, ale chyba ich efektywność nie jest na taką skalę, jak jest na przykład w Polsce, gdzie marketing stoi na wysokim poziomie, bo mamy dużą konkurencję i wszelkie... No trzeba kombinować w Polsce, jeżeli chce się wybić. Tutaj oni po prostu... Oni mają taką zasadę, że jak coś jest i działa, to nie trzeba tego jakby doskonale bić. To jest taki charakter chyba Islandii, że niespecjalnie można oczekiwać jakichś super rezultatów, dopóki coś działa, to jest okej. Nikt nie kombinuje, nie szuka jakby jak to zrobić inaczej, lepiej. A sami Islandczycy? Masz jakiś... Masz prawnika, masz księgowego? Jak oceniasz kontekst i fachowość? Powiem tak, są bardzo otwarci, jeżeli chodzi o personalne kontakty, są bardzo otwarci i mili, pomocni. Nie traktują mnie ze względu na to, że jestem obcokrajowcem, jakoś gorzej. Różne rzeczy tutaj mogą mieć wpływ. Z góry? Tak, z góry? Nie.
Oni mają wewnętrzny spokój. To prawda. Co jest bardzo irytujące czasami, ponieważ ja chcę, żeby jakieś rzeczy były zrobione szybko teraz, tak jak pracuję tempem, u nich często dostaję odpowiedź, że no, to będzie zrobione w swoim czasie. Nie? No i zawsze dochodzą jakieś konflikty, bo ja tam mówię, że ja chcę, żeby to było teraz. Oni, no, że to będzie w swoim czasie. I czasami trzeba ich wielokrotnie prosić. Ale... Ale to wynika bardziej z takiego wewnętrznego spokoju, czy z opieszałości, albo lenistwa, nie, czy zapominacji? Nie, wewnętrzny spokój i kultura tutaj. To przebywanie, zwłaszcza, że moi partnerzy właśnie są z małej miejscowości. Gdzie życie toczy się wolniej jeszcze niż w Reykjaviku, także oni mają czas na wszystko. Czy ogólnie jesteś zadowolony z prowadzenia filmu? Tak, jak najbardziej. Jaki progres nastąpił w przeciągu tych 5 miesięcy? Bo zaczynałem z dwoma autami, które wspominałeś. Tak, zaczynałem z dwoma autami. Po tych 5 miesiącach mam 18 aut. Wow. Jestem właśnie w trakcie pozyskiwania nowych aut. W przyszłym roku chciałbym co najmniej zdublować tę liczbę, albo przynajmniej dojść do około 50 aut. A za 3 lata gdzieś 100, jak będzie dobrze. Ale to jest tak naprawdę, mając świadomość, że to cały czas ten sektor turystyczny jest rośnie, tak naprawdę to jest prawie że pewnie. Jeżeli nie będzie jakiegoś kryzysu. Już wspominałem, że co kilka lat jest kryzys jakiś, czy to duży, czy mniejszy, ale zawsze jest. W tym momencie jest mały w turystyce, ale taki minimalny. Samochody finansujesz z własnych środków? Tak, z własnych środków. I bierzesz kredytów? Nie. Myślę, że ze względu właśnie na tą historię, która tutaj była i tego kryzysu, który nastąpił kilka lat temu, zbyt bardzo się boję uzyskać kredyt, tym bardziej kiedy mam swoje środki, które mogę wprowadzić do firmy i wtedy mogę bardziej balansować, manipulować sprzedażą i cenami, bo nie jestem zobowiązany, żeby tam płacić jakąś kwotę leasingową czy kredytową. It shows that with a bit of creativity and consistency, even a foreigner can achieve success in Iceland.